Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii w Three Kingdoms Total War. Tak więc kontynuujemy nasz marsz na południe. Pytanie, czy ten, czy następny odcinek będzie ostatni. Zależy, jak to nam pójdzie i czy jeszcze jakiekolwiek siły staną nam na drodze. Ale wygląda to lepiej niż obiecująco, bym powiedział. Naprawdę miażdżymy wrogów. Tu chyba po prostu powiększymy w ten sposób. Ja chyba między odcinkami wszystko przebudowałem, co trzeba upgrade'ować. Najwięcej problemów wbrew pozorom może się tutaj urodzić. Na południu, bo nie wiem, jak silni są ci Nanmanowie, a my tam nie mamy jakoś decydującej przewagi. Tutaj powinniśmy się przebić i ruszyć w dół, więc nie powinno być problemu. No i oczywiście będziemy powoływać kolejne armie, mamy jeszcze dużo, dużo rezerwy. A przy obecnych dochodach nie ma powodu się ograniczać z działaniami. Okej, oni tam budują, widzę, środki do kontrofensywy jakiejś. Teoretycznie możemy w pewnym momencie zawrzeć pokój, kiedy będzie dla nas wygodnie, na jakiś czas i potem kontynuować naszymi akcjami. Chociaż w sumie dobrze, bo on idzie na tym kierunku, a tu mamy najlepsze siły zgromadzone do walki. I wbrew pozorom sytuacja może się dobrze ułożyć, mimo że to wszystko tu przypłynie. Zawarliśmy też pokój z Tajwanem. A, to są ostatnie ich podrygi, szczerze mówiąc. No i tu mogą być problemy. Tu jest sporo wrogów. Czemu nie? Czyli tu będzie jego kontrofensywa. Dobrze. Czy nie wiem, że dobrze, ale wiem już gdzie. Masa rzeczy do przebudowania. A, też co zrobiłem między odcinkami, to przebudowałem te porty, tak żeby w tej chwili przynosiły dodatkowe dochody z jedwabiu, którego będziemy mieli coraz więcej. Więc to jest ważne, żeby mieć ten bonus. Tutaj sobie zrobimy tak. Tutaj zrobimy to i... Gdzie jest świątynia? Aha. To będzie też bardzo bogaty region. Tak, tutaj też te porty pozmieniałem tak, żeby zwiększały dochody. No tych przypraw będziemy mieli zdecydowanie coraz więcej. Przynajmniej tak mam nadzieję. No, chyba coś źle poklikałem. Dokładnie. No niestety pilnowanie, żeby wszędzie wszystko zrobić, jest dosyć upierdliwe. Tu, co tu miało być? Mhm.
Chyba jednak przystań targową damy. Nie wiem, które to było. Jednak zwalczanie korupcji nawet teraz jest jednym z ważniejszych rzeczy. Okej, i karczma. Dobra, a nie, jeszcze nie sprawdziliśmy, czy tam, gdzie wyburzaliśmy, coś by się... A nie, to wszystko pod kontrolą. Dobra. Czyli teraz... Tu. Pełną prowincję. Dajmy to. To jest całkiem fajny bonus. No ale nie dojdziemy. Stańmy sobie tak, żeby być na naszym terenie się ładnie regenerować. No i przygotowywać się do przybycia odsieczy jednak wrogiej. Ty tutaj, czyli będziemy w tym miejscu pewno przekraczać rzekę i łapać też przyczółki po drugiej stronie. Tu mamy spore szanse na zasadzkę. Próbujmy to wykorzystać. Akurat za daleko podszedł. No dobra, ale powinien się skusić na nas. Przynajmniej taką nadzieję. Ty lecisz na tym kierunku. Ty tu poczekasz. No tutaj niestety jest spora szansa, że stracimy to miasto. Nie chcę ryzykować tej armii. Czyli po prostu się przyczaimy. No trudno, czasami coś się traci. Tu się garnizon powinien sam obronić. Ty idziesz ze wsparciem. No tu trzeba mieć więcej sił. Kurde, nie dojdziemy. Tam się jeszcze nie lubią. Dobra, jedziemy na pełnym ruchu. Potem coś podmienimy najwyżej, żeby się bardziej lubili. I tu postawimy kolejną armię. Chciałbym jego wystać, to jest fajny generał. Teraz poszukajmy, kto do niego będzie pasował do ekipy. Ok. Tak może być. I tu oczywiście robimy klasykę. Wiecie co, możemy zrobić przemieszane dla odmiany. Ja zawsze lubię ciężkich kuszników. I tu zrobimy typowo szturmowe zgrupowanie. No, szósty level to już jest taki przyjemny. Tu jesteś. A nie, to już jest to. Dobra. I jak zwykle, trochę jazdy i trochę super ciężkiej piechoty defensywnej. Okej.
No i zostaje kwestia tego frontu. Myślę, że po prostu idziemy sobie tu naprzód. Spróbujemy to opanować, no i będziemy też tutaj powoływać kolejne armie. Tu jest dobrze, tu jest jeszcze pytanie, co dalej. Myślę, że przekroczymy rzekę i pójdziemy na to. Dobra. To chyba tyle, co mieliśmy zrobić. Nic tu więcej nie wymodzę. No, za cztery armie tu jest do zrobienia. O, czy pierwsze problemy? Nie. Idzie w tamtą stronę. Jeśli ta bitwa tam się skończy, jego klęską, to właśnie jest po zawodach. Ach, to mi się nie podoba. Raz opłynął. Tu się rozegra ostatnia chyba konfrontacja tej wojny. Tu jakiś szaleniec. Jak zakładałem, niestety. Nie, zasadzka się nie udała, ale to nie zmienia faktu, że przemielimy. O, i to był sam ich przywódca. Uj, słonia zdobyliśmy. Tu się ciut obawiam tej armii. Nie wiem, ile ma zasięgu. Okej, niezadowolenie. Ci tu ledwo idą przez tą wrogą dżunglę, niestety. Ty idziesz sobie naprzód. W sensie miejsce było to 80%. Było gdzieś tutaj takie, tu. Okej. Kontynuujemy marsz. To jest jego jedno z najważniejszych miast, więc zakładam, że go zaboli jego strata. Zaraz będziemy przeglądać, gdzie co zbudować, ale póki co powołamy tutaj kolejną armię. Ciężko znaleźć tego kogoś, kto się lubi.
Zajmijmy sobie to. No pytanie, co on zrobi. Ale jedną armią to niewiele zrobi. Kolejne żarełko. Chyba te po prostu podejdziemy, żeby mieć kolejną armię. Myślę, tego możemy schować, żeby nie wiedział, ile mamy tu armii. A tu bym poczekał, bo może nas tam opłyną. Kurde, tu jest coraz więcej wrogów. Przeprawa mogłaby nie być najlepszym teraz tutaj pomysłem w tym miejscu. Tą armię poślę tu. Tu spróbujemy złapać przyczółek, a tu się spróbujemy przyczaić. Może oni się przeprawią. Okej. Dobra, teraz czas na rozbudowę dalszą. Tu typowy budynek z żywnością jest potrzebny, na pewno. Upgrade'ik. Okej, już teraz mniej tu jest rzeczy do budowania. Jak tutaj radzimy sobie z korupcją kiepską? Tu dobrze. No i zostaje kwestia tego miejsca. Czy on tu może dojść do tego miasta? Niestety tak. Tu się też nie zregenerowaliśmy. Dobra, przyczajmy się. Ja mam cichą nadzieję, że ta armia stąd wyniesie, albo która z nich znów wpadnie w zasadzkę. Pozostaje kwestia tego miejsca. A, my nie jesteśmy w stanie tu dojść. Co ciekawe, nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczerze mówiąc. Okej. Jest szansa, że tu złapiemy którąś z tych armii. Tu powinno być Si. Dobra, tu dociążymy. No wiem, że to musimy zająć, ale też stale rozważam wizję, żeby ich zmusić do kapitulacji. To wydaje się teraz bardziej realne. Z każdą turą tam jeden, dwa punkty spada.
Pięknie, zgodnie z planem. A, to nas próbuje ubić, czy ubić, odepchnąć od miasta. I co dalej zrobi? Nic. Pewno obległ, ale przekonamy się. Ciągnie na gwałt wszystko z południa, co nic mu nie da, bo jak straci te dwie armie, które tu przybyły pierwsze, a straci, no to niewiele już z tym poradzi. O, cofa się. Zobaczymy, powinniśmy być w stanie go tutaj ubić. A, tu jest gorzej, ale te obie armie są troszkę osłabione. Dobra, cofa się, czyli będzie tego bronił. Dobrze i źle. Niestety, tu niektórzy nie są zadowoleni, czy nie mają stanowisk po prostu. Dobra. O tak, to go zaboli. No i nowe technologie. Co by nam się opłacać? Co? Weźmy to. Mniejsze wynagrodzenia. Mamy naprawdę dużo postaci. Naprawdę czasem te pasywki są fajne, bo one po prostu bez konieczności inwestowania czegokolwiek nagle dają całkiem spory przyrost. Oczywiście mamy tutaj od tego drugą armię, która pomoże, a nawet jak będzie trzeba, to trzecią. Nie wiem, czy to było najlepsze, że go odepchnęliśmy, ale po prostu go zmiażdżymy chyba i tak. Taki grunt, że ten drugi się odsunął, czyli nam tu nie zagraża. Obawiałem się, że po tej bitwie będziemy narażeni na jego atak, powiedzmy, szybki. Badajmy tą i dajmy mu w ten sposób, będzie się troszkę lepiej prezentował, mam wrażenie. Dobra, czyli ta armia zawróci na ten kierunek, tu dokończymy operację. Mieliśmy podgnienić go na kogoś, kto będzie bardziej lubiany. Może być w ten sposób. Jak jest porządek, czy porządki? Po prostu lubisz, żeby było. I znowu weźmy te
Szturmowe jednostki. Może przemieszajmy trochę szturmowych, trochę defensywnych. Okej. Tutaj w ogóle nie wiem, co on kombinuje. W każdym razie dobijmy tą armię. Nie mamy ruchu, żeby wrócić do siebie. Dobra, na spokojnie, to nigdy nam się nie spieszy. Tu się obawiam, że on spróbuje z tej strony wylądować, to zająć, czyli się przyczajmy. Tu nie wiem, tu on był. Zakładam, że gdzieś jest przyczajony pod miastem, więc albo odwołał tą armię, taka opcja też istnieje. Póki co zajmiemy jego pierwotną stolicę. I super, przejęliśmy bezproblemową. Na pewno to zmienimy. No i potrzebujemy tu na pewno też budynku do zadowolenia, bo przy tak dużym mieście to inaczej nie ogarniemy. Ale to możemy podnieść, dobra. Ogarnijmy teraz miasta. Czemu nie? Szybko, szybko się to buduje, nie powiem. Też to upgrade'ujmy, świątynia. Dobra, i jeszcze tu mamy chyba parę dziesiątek, gdzie można by było właśnie to upgrade'ować. To upgrade'ować i to na miarę pamiętałem, na szczęście, gdzie mamy te duże miasta. I chyba tu jeszcze to już się upgrade'uje, no. Jak dochody? Pięknie, 11 tysięcy, no robi wrażenie. Same molochy. O, ten regent też jest bogaty. Ale zakładam, że tu będzie bardzo bogate miasto, jeżeli je zdobędziemy. No i to, ale to troszkę to nam zajmie, zanim to umocnimy. A, i jeszcze tu nic nie zrobiliśmy. Chyba się też schowam. I będziemy obserwować, w którą stronę on pójdzie.
Na razie może odpuśćmy. Właśnie ile mamy armii już? Ło, jeszcze mamy 7 do wystawienia, czyli nie zakładam tu jakichkolwiek problemów z ofensywą. Bra. Czyli tu będziemy zagrażać ich głównej bazie praktycznie zaraz. No a tu się przygotowujemy do generalnej bitwy. Bye bye dziadu. Tu trzeba być ostrożnym, bo jest ta armia, która może nam napsuć krwi, jak się tutaj wpakuje. Ale chyba sobie pozwolę na ryzykowną akcję, czyli tak, najpierw to przyblokujemy. Teraz ściągniemy tą. My to dobijmy najpierw, bo to będzie maleńka część jego armii. Przykro mi, zginiesz. Chciałem sobie proponować dogadanie się. Dobra. No i tak, niby jest wszystko dobrze. No ale jest ta armia. No i zobaczymy, czy to się dobrze skończy. Uuu, 10 level wreszcie. Rzadko się ma 10 levelu generała. A tu sobie pozwolę przyczaić. Być może wysiądą jedną armię, a nie dwoma. Na co iść? Może... Nie, tu powołamy sobie potem kolejną armię, ale na razie po prostu przyczajmy. No i tu jest ten problem, o którym mówiłem.
Aż ty dupku. Nie mam czym tego wszystkiego wybić. Najgorzej jakby te armie przeszkadzają, bo one będą blokować wejście posiłków. A dobra, no nie mam wyboru. No generalnie, jak trzeba toczyć bitwę ręcznie, to znaczy, że zrobiliśmy błąd strategiczny, bo dobrze rozegrana kampania na tym etapie, to powinniśmy wszystko miażdżyć, no ale tam zależało mi, żeby to rozwikłać. Jeżeli tu wygramy, no to jesteśmy w domu, jeżeli przegramy, no to troszkę się skomplikuje nam życie. Nie powiem, ale zobaczymy. Dobra. Raczej niedobra. Ci raczej wiele nie powalczą. Dobrze, że posiłki przyjdą z tej strony. To jest jedna w sumie dobra wiadomość. Co do jazdy, no muszę mieć ją mobilną, jakkolwiek jest przetrzebiona. Czyli zbierzmy ją tu, żeby mogła wyjechać. Nasza najbardziej elitarna część armii w tej chwili to ciężcy kusznicy. Oni są prawie okej. Mają też niezły zasięg. Dobra. No tu będziemy 100% defensywną postawę przyjmować. Powiedzmy sobie szczerze, badziewiactwo w różnej formie. No, artyleria też się nam może przydać. No nic więcej nie wymodzę. Gormut, nie można niczego spanikować. Kusznicy coś tam robią. Wiele zmienia na razie, ale dobra. Cieszmy się z tego, co mamy, niewielkiego sukcesiku. Jednak to jest Lubu. Jest nadzieja, że on skasuje tych generałów. Przynajmniej tego jednego. Nie, wracać. Dobra. Zginął generał wroga. To mi się podoba w sumie. Jak jest w szale, to jest dosyć ciężki do ubicia. Czy my tu ugrzęźliśmy?
A jazda w jeździe, to nie jest dobre, bo zaraz te piechoty tu przylezą. Dobra, załatwmy obrońców ziemi. Nasi ludzie uciekają z pola bitwy. Oj, cofnij się, nie możemy cię tak stracić bez powodu. Ty lecisz tu. Dobra, odskoczmy. Niestety tak nie idzie nam, a tu jeszcze ostrzał będzie troszkę nam pomagał z wnętrza miasta. Nie zgodzi się, on nie jest głupi. To zblokujmy. Teraz szarża tu. Tu jest dobrze. To niech wraca, chociaż nie wiem, czy to wiele zdziała. Tą mędziekę. Pięknie. I załatw jeszcze jego i będzie po zawodach wtedy dla nich trochę. Utrzymajmy tu może dystans od wroga. Dam, skasuj go. To jest dobrze, że uciekły te jazdy, bo kolejne jednostki może wejdą na pole. Dobra, nie będę go ścigał. Szarżuj, jeszcze trochę życia masz, a trochę ich powiedzmy osłabisz tutaj. Te posiłków jak nie było, tak nie ma. Wybić to. No niestety tu jest problem z tym blobem. Dobra, zaszarżuję na to, to jest lekka jednostka. Tu jazda może ją trochę osłabić. Skąd ich tyle kordy jest? Cofać łuczników. Stracimy. Dobra, tu się ogarnęło. Spróbujmy teraz tych dziadów rozjechać. Miałeś uciekać, a nie tu dać się złapać i zginąć, no.
giną. Ale ona powinna być ok, ona będzie tylko ranna. Bo to jest legendarny generał i nie była ranna przed bitwą, czyli powinno być ok. Może nawet i dobrze, bo dzięki temu Lubu troszkę sobie życia zregenerował, wpadając w szał. To może nam uratować tyłek, szczerze mówiąc, no bo teraz mamy tu kim robić. I dostaliśmy też wsparcie, chociaż gówniane, no ale ciężka piechota zawsze jest w cenie. Sam jeszcze to urmę, to miałeś tu po prostu przytrzymać, żeby za dużo nie przeszkadzali. W sumie to masz to obniżenie morale chyba, dokładnie, to się może przydać. No a Lubu jak to Lubu przywali. Wojownicy nie mają amunicji, walczcie czym możecie! Dobra, spróbujmy to rozwalić. Wygramy, jak ta piechota dojdzie w miarę szybko. Poszło w cholerę, teraz zajmijmy się tym. Znów tu się ruszymy obniżyć morale. A, nie. Do szklających to się nie dobieraj. Ty lepiej zajmij tą, bo tylko będziesz zasłaniał ostrzał tu stojąc. Debuff i się cofasz. Spieprzaj. Uff. No, gdybyśmy to przegrali, to byłby problem. No ale Lubu pokazał, co potrafi. Stary wyjadacz. O, 10 level. Zresztą nasz przywódca też jest całkiem niezły. Dobrze walczył. Okej, nawet jest tylko lekko ranna. No, to może być jedna z ważniejszych bitew tej wojny. No, stracili tam możliwość powstrzymania naszej ofensywy. Cwaniak nie wpadł w zasadzkę. Okej, będą próbować jeszcze coś tu zdziałać. No tu musimy być ostrożni, jesteśmy osłabieni w tej chwili. I co zrobisz, Dousi? A, idziesz na tym kierunku. Wolałbym inaczej.
To akurat mnie cieszy, że nasi wrogowie się wybiją między sobą. Dobra, ta armia się znalazła, tak jak zakładałem, się przyczaiła pod miastem. Dobra, teraz tu, bo tu trzeba to dobrze rozegrać. Ty idziesz tu. Nie bardzo chcę go ścigać, żeby się nie narażać tutaj na wpadnięcie na tamte siły. Chociaż mielibyśmy ruch, żeby to zrobić, ale nie. Schowajmy się tu. O, tu się nie schowamy, ale może się ruszy i się skusi wtedy na nas. To by było nawet chyba idealne, gdyby tak to się skończyło. Dobra. To może być. Coś tam możemy im tu dać. Chociaż... Dobra, czyli stąd przerzucił siłę, czyli tu się praktycznie otworzyło dla nas teraz. Przyczajmy się. No i tu jest ważnie i niedobrze, czy niedobrze, no w sensie wykrwawieni jesteśmy. Czy powinniśmy zarządzić odwrót? To jest dyskusyjne. Chyba tak. Jednak bardzo duża część naszych sił jest uszkodzona. Strata tego miasta to nie jest jakaś tragedia. Teraz odbijemy z powrotem. A potem to zmienimy. Dobra, tu się buntu doczekali. Tu jest troszkę powtórka z rozrywki, żeby nas znów tutaj nie dopadli jak ostatnią. Jeszcze dobry generał został ranny. Dobra, liczę, że jak będą podchodzić do miasta, to wpadną w zasadzkę. I to samo spróbujemy zrobić tu. Okej. Nie wychodźmy chyba poza własne terytorium, bo to zawsze kara do ruchu się parszywa zrobi. Sobie idziesz tu. Jeszcze pytanie, czy... Nie, chyba nam się opłaca nawet go skasować na dwie armie, czyli... Tak.
na pełnym ruchu, czyli tak nie odskoczył, może pewno by chciał. O, bardzo dobry generał. Ja bym chciał mieć u siebie, ale przykro mi. Nie chcemy, żeby wróg miał do dyspozycji. Naprawdę dziwię, że nikt nie chce nas dołączać. Wszyscy powinni chcieć, bo tu jesteśmy stroną wygrywającą, no tak zdecydowanie. To jest dobra cecha. Okej, czy coś jeszcze zostało, żebym nie zapomniał o niczym? Stąd można by już się ruszyć, bo trzymanie tamtej armii jest bezsensowne. Kolejne wsparcie chyba nie jest jakoś wielce potrzebne. No to zostaje nam tylko ogarnięcie rozbudowy. Tu na razie może zostawmy, bo tu nie ma innych miast wokół, które by wpływały pozytywnie. No a tu w ten sposób. Nie, w sumie może tu jeszcze zwiększyć siły, żeby móc jednocześnie na tamtym kierunku ruszyć. Mamy najmniej w tej chwili strategów, o dziwo, czyli zacznijmy od stratega. Tak, i najwięcej piechociarzy. Więc my dajmy ją, ciekawe ubranko mam. No. W ogóle te wszystkie dobudowywanie armii w ogóle nas nie rusza, jeżeli chodzi o finanse. Prawie jestem zadowolony, że taką gospodarkę udało się zbudować. Jak zawsze powtórzę, wojny się wygrywa gospodarką. No teraz praktycznie cokolwiek by się gdziekolwiek skopało, no to i tak bez większego wysiłku możemy
po prostu przerzucić nasze zasoby i rozpocząć nową ofensywę na każdym dowolnym kierunku. No tu na przykład stracimy co nieco, ale to trudno, nic to nie zmieni w całym układzie wojny. Zgodnie z planem. Nie uderzyli na nas, to ciekawe. I tutaj też wszystko zgodnie z planem poszło. Mamy dwie armie przeciwko jednej, więc... O, niedobrze. Tam będzie uciekał. Czy uciekał albo atakował, to na to patrzeć. No tu uważam, że zrobili poważny błąd, bo gdyby zajęli to, to by się zregenerowali, a tak są na wrogim terenie. Stale się mieszają, jedni odchodzą, jedni przychodzą. I tak odskoczy, schowajmy się na razie. Idziemy naprzód i potem tu się wybijemy. Tu chyba nie ma sensu, czyli zostawmy te trzy armie razem, a tu pójdziemy w dół i raczej to się ogarnie. Tu jest dobrze. W sumie sprawdźmy, jaka jest teraz ich opinia o kapitulowaniu. Coraz bliższa. Miałem nadzieję. Skasujmy jego. Czy
No, ci w ruchu zabrać, no ale to nie zmienia faktu, że następnej turze to ogarniemy. No, trochę nie wiem, czy to ci dały takie fajne rzeczy. Typku znikąd, chyba nie. Masz niezłą fachowość. Może być nawet niezły dla dowódcy piechotnego. Wszystkim信念如一, teraz są poza zasięg. Już nie, tu. Tu zasięg jest, tylko pytanie. Jak to ugryźć dobrze? Ja, troszkę na ryzyku idziemy. Tego się właśnie obawiałem. Nie, to wszyscy się rozbiegną. A my nie jesteśmy w stanie teraz dojść. No ale okej, jest jak jest. Chyba tam jest główna rozgrywka tej wojny. No i naprawdę mamy ładną produkcję żywności, czego się obawiałem. Zresztą to nas bardzo długo bolało, ta żywność. No, już wyszliśmy z tego problemu. Okej. A tak z ciekawości, takie pojedyncze miasto, jaką ma korupcję bez wsparcia? Nie ma korupcji? Coś mało realne. Też nie ma korupcji, dziwne. Skąd to niezadowolenie? A, no, obce wojska, mój kurde. No tu jest super. 11 tysięcy. No, teraz on ma pomyślunek, jak z tego wybrnąć. Tak chcesz się z nami bawić. Masz lepszą armię, to fakt, ale możemy się cofnąć. I co zrobisz dalej?
A, próbuję tu jeszcze coś dosłać. Najgorsze co mógł zrobić. Czy dla nas dobre, ale dla siebie. I tu też zrobił tragiczny błąd. Dobrze nam się ta rozgrywka układa, nawet lepiej niż dobrze. Bo gdyby poszedł w głąb terytorium, to byśmy za nim się ganiali do usranej śmierci, za przeproszeniem. I tak się będziemy z nim ganiać, no ale że dużo słabszy. Czyli jaki kolejny ruch? Ty idziesz po prostu tu w głąb. Nawet podejdziemy na pełnym ruchu. Możemy mieć pewność, że nawet zdebufowani dojdziemy do tej parchatej wioski. Ty rozwalisz te ufortyfikowane siły. One uciekły. Dobra, to poczekajmy. Zobaczymy, co on będzie robił dalej. No tu oczywiście wbijamy się w namiętkie. Będzie też bogaty region, nawet bardzo bogaty, już widzę. Super, czemu ty masz coś takiego? No bez przesady. Damy ci to. Chcę zająć. Nie wiem, czy oni też szybciej tego nie zajmą, no ale zobaczymy. Czyli to chcemy dla siebie. Tu pójdziemy, zawrócimy. Dobrze. Trzeba kolejną armię dać, bo oni pewno przekroczą rzekę, tak jak mówiłem, ostatnia rzecz, jaką chcę, to się nimi ganiać. A tu postawimy taką armię, nawet nie będę się nią specjalnie bawił, po prostu ma być, żeby w przyszłej turze ich przemielić. O, potem do rozwiązania, bo tu nie potrzebujemy większej ilości wojska. Tak, w następnym odcinku to na spokojnie skończymy. Też zwiększmy dochody z przypraw, bo tych przypraw będziemy mieli coraz więcej. Okej. Teraz ty się kierujesz tu. Wejdź do miasta, żeby poprawić im humory. I ty tu. Dobra, no tu trzeba zarządzić odwrót, bo nie chcę miasta stracić. To możemy nawet zrobić jako save'a, bo już jest dość długi odcinek, czyli... na tym sobie skończymy. I jeszcze tu trzeba troszkę posprzątać.
不要相信其他人，不留活口。 大获全胜，毋庸置疑。 Po prostu mielonka. O, właśnie, to jest stary, dobry generał. I on dostanie tego fajną broń. A tu niech tak zostanie. Okej, ty masz dosyć ruchu, którego skasować? No, obaj uciekną. Dokładnie. Dobra, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Tu wyłapiemy, no to przybędzie, ale też sobie damy radę. Czyli powtórzmy save'a. No i w następnym turze to skończymy. Tam też pamiętam, że poza zajęciem tych trzech punktów trzeba jeszcze mieć jakąś tam ilość prowincji. Nie pamiętam już ile, ale myślę, że dość sprawnie to załatwimy. Jeszcze też sprawdźmy tu. Coraz bliżej. A, jeszcze o tej armii zapomniałem. No, na niech tu powoli się skrada w kierunku ich miasta bazowego. Chociaż nie wiem, czy lepiej nie dać najpierw tego, mówię, nie wymusić tej kapitulacji na nich, bo to może być bardziej przydatne. No nic. Póki co. Pozdrawiam i do zobaczenia.